Witam wszystkich. Nazywam się Dorota Goleniewska-Szelongowska. Znajdujemy się w galerii autorskiej w Starym Młynie w Słupnie. Ta część, w której w tej chwili się znajdujemy, pochodzi z 1902 roku, natomiast część, do której udamy się później, pochodzi z 1936 roku. Już od około 20 lat przeprowadzamy renowację na tym budynku wraz z mężem Eugeniuszem Szelongowskim, który też jest malarzem. Staramy się zostawić jak najwięcej elementów naturalnych i oryginalnych. Przystosowaliśmy budynek do zamieszkania, a także do pracy. Szukając domu, kierowaliśmy się tym, żeby było to coś dużego i taniego, bo wiedzieliśmy, że będzie do powieszenia i do postawienia również dużo obrazów. Wiedzieliśmy, że będziemy zbierać różne rzeczy. Ukończyłam studia w 1993 roku na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom robiłam u profesora Wojciecha Sadleja w pracowni malarstwa. Od tamtej pory malarstwo towarzyszy mi przez cały czas. Upodobałam sobie technikę olejną na płótnie. Były próby też w technice akrylowej, ale jak dla mnie farby te zbyt szybko wysychały, zwłaszcza w plenerze, bo 90% moich prac to są obrazy wykonane na zewnątrz, malowane właśnie w plenerze w pobliżu, czyli wystarczy, że wyjdę do swojego ogródka. Czasami idę gdzieś dalej, tutaj na pola Słupna i Wykowa. Czasami wraz z mężem i przyjaciółmi, malarzami, jedziemy gdzieś w Polskę albo poza granicę. Najczęściej bywaliśmy w Italii oraz we Francji. Czasami jechaliśmy do jakiegoś miasta i tam przebywaliśmy przez wiele dni malując. A czasami jechaliśmy, gdzie nas oczy poniosą. Gdy nadchodził moment, że podobały nam się jakieś tereny, no to zatrzymywaliśmy się i malowaliśmy. Jeśli chodzi o malowanie w pracowni, no to oczywiście zdarza się, bo nie zawsze można malować na zewnątrz, a zwłaszcza zimą. Jeśli zaczynam malować w plenerze, to raczej już staram się ten obraz skończyć w tym plenerze, co trwa kilka godzin, no od 2 do 4 godzin. I to nie ma znaczenia, czy ten obraz jest duży, czy mały. Jeśli cokolwiek jeszcze robię z tym obrazem w pracowni, to ewentualnie jakiś blik światła, czy jeszcze wzmocnienie jakiegoś koloru. Natomiast jeśli zaczynam dany obraz poprawiać, to wiem, jak to się skończy. Po prostu prędzej czy później ten obraz zostanie zamalowany. Wolę obraz zostawić nieskończony. Pewne partie wolę zostawić w szkicu. Odpowiada mi jakby takie wrażenie, że ten obraz został namalowany mimochodem, od niechcenia i bez wysiłku. Bardzo lubię zaszyć się gdzieś w jakichś dzikich odstępach, wsłuchiwać się w odgłosy natury i malować. Nie są to jakieś tam suche osty, czy jakieś łopiany, jakieś szuwary. Natomiast jeśli zapragnę jakichś mocniejszych kolorów, no to wówczas udaję się do ogrodów naszych przyjaciół. Jeśli chodzi o tematy najczęściej przeze mnie podejmowane, to już od kilku lat zauważyłam, że często motywem moich obrazów są stoły i zainscenizowane przeze mnie różne sceny na tych stołach. Nawet trudno mi jest powiedzieć, że
to są martwe natury. Bo ja to odbieram jako właśnie jakieś stenki rodzajowe. Przedmioty czy owoce, warzywa, które na tych stołach odgrywają swoje jakieś sceny, na przykład pomidory kontra ogórki, albo nasz własny czajniczek do herbaty w jakichś relacjach z filiżanką i z łyżeczką. Uważam, że właśnie drzwi i stół to są takie, oprócz domu, dla domu najważniejsze takie momenty, miejsca. Wokół stołu skupia się całe życie właśnie domowników. Natomiast no, drzwi zapraszają do wejścia. I właśnie też tych drzwi w moim malarstwie można znaleźć sporo. Najczęściej są to drzwi naszego własnego domu, młyna, malowane w różnych odsłonach. Zimą, latem, jesienią i wiosną, od środka, od wnętrza, widziane lub na zewnątrz. Są to też drzwi ludzi nieznanych. Kiedy jesteśmy gdzieś daleko, to też mnie przyciągają te tematy. I tutaj taka właśnie fajna sytuacja była w Italii, kiedy byliśmy wraz z mężem na Gargano. Tam powstały obrazy o tematyce wyłącznie drzwiowej, bo po prostu no, zainspirowały mnie kolory tych wejść w różnych odcieniach turkusu, spatynowanego, przecieranego, z jakimiś niesamowitymi obramowaniami. Tematy moich obrazów często rodzą się najpierw jednak w głowie, chociaż w głowie to jest tylko zarys, jakiś impuls. Ja tak do końca nigdy nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. Nawet jeśli maluję w plenerze jakiś motyw, no to też jest tylko impuls, inspiracja. Jeśli chodzi o te pomysły, to czasami niektóre cykle, o jakieś pomysły na obrazy, to chodzą za mną. I realizuję je albo od razu, albo jeśli nie ma czasu, nawet po wielu latach. Na przykład takim cyklem było malowanie obrazów dawnego Płocka z lat 20. i 30. Pomyślałam sobie, że tak często myślę właśnie o Płocku z czasów moich dziadków i babci. Znamy Płock z lat 20. i 30. z czarno-białych fotografii, ewentualnie w sepi. No ale przecież tam wtedy też królował kolor. Tematem był przede wszystkim nabrzeże Wisły. Z budynkami wzgórza Tumskiego, z pływającymi przystaniami drewnianymi oraz z parowcami. Ostatnio też pojawiają się w moich obrazach czasami zwierzęta, ale to jest jakby początek. Mam pomysły na obrazy ze zwierzętami. Właśnie martwe natury z żywymi zwierzętami. Na razie to pojawił się jakiś kogut. Rzadko, ale przemknął się jakiś koń. Także to na razie mam w głowie te obrazy i to pewnie powstanie. Drugą taką sprawą, z którą chciałabym się podzielić, to jest pasja, którą dzielę wraz z mężem. Pasja do wyszukiwania i odnawiania rzeczy dawnych, niechcianych. I tak, albo dajemy im drugie życie, bo robimy renowację zgodnie ze sztuką, klasycznie, albo szalejemy i zaczynają one mieć życie zupełnie inne. Zauważyłam, że w pewnym momencie pewne elementy z moich obrazów zaczęły się przemieszczać i pojawiły się na krzesłach, na drzwiach, na szafach, komodach. To były elementy właśnie najczęściej na początku roślinne, były elementy właściwie całe kadry jakby obrazów, a czasami tylko kilka jakichś koralików jarzębiny lub na przykład
jakieś pamiątki z podróży, muszle, malowane już bardzo realistycznie, muszle, jakieś wyschnięte rozgwiazdy, czy wyszlifowane przez morze kawałki terakoty. Inspiracją w mojej twórczości zawsze byli impresjoniści. No właściwie chyba już od dzieciństwa, odkąd zaczęłam przeglądać jakieś albumy dostępne, miałam jakąś właśnie taką tęsknotę do tego, żeby w ten sposób właśnie malować. Sposób malowania od strony technicznej, czyli wyjście w plener, spotkanie się z innymi malarzami. Wszystko, co kocham, byłoby skondensowane w jednym, czyli przebywanie w naturze i malowanie obrazów. Jak już mówiłam, najchętniej maluję w plenerze. No ale cóż zrobić zimą? No, w listopadzie jeszcze się udaje malować na zewnątrz. Natomiast no, zimą można malować przez okno albo we wnętrzu. W momencie, kiedy zapragnę jakichś kolorów zimą, no to mogę iść do sklepu i kupić sobie różne kolorowe warzywa i owoce. No ja tym razem kupiłam bakłażany dla ich niesamowitego, głębokiego fioletu. Tutaj skontrastowałam z melonem. Jak widzą Państwo, powstanie następny stół. Perspektywa tych kompozycji jest taka, jakbym troszeczkę nachylała się nad tym stołem, co daje takie spojrzenie bardziej kameralne, intymne. Przygotowałam tutaj dla Państwa płótno już ze szkicem. No, ja szybko maluję, ale może nie aż tak błyskawicznie, więc już tutaj taki wstępny szkic zrobiłam. Pewnie niektórzy zastanawiają się, skąd ten kolor w podkładzie obrazu. Kiedyś malarz naciągał na krosno płótno, gruntował klejem kostnym, później specjalnie zrobionym gruntem. Ja też to robiłam. No w tej chwili są dostępne krosna już przygotowane do malowania. Ja jeszcze gruntuję ten blejtram przed malowaniem jakimś kolorem. Dlaczego to robię? Po prostu dlatego, że w trakcie malowania ta śnieżna biel płótna przeszkadzałaby mi po prostu w malowaniu. Należy uważać z kolorem podkładu, aby nie był za ciemny albo zbyt jaskrawy, bo później ten kolor tego płótna zdominuje po prostu cały obraz. Ja robię szkic bez użycia ołówka, kredki, jedynie farbą, co jest dość wygodne, bo w momencie, kiedy chcę coś zmienić, to wycieram sobie szmatką wilgotną polaną terpentyną. Jeśli będzie niedobra kompozycja dla mnie, będzie mnie coś drażniło, to żebym nie wiem jak później się starała i napracowała się nad tym obrazem, to będzie mi to zawsze przeszkadzać i wiem jak to się skończy. Obraz zostanie w przyszłości zamalowany, więc muszę być zadowolona w tym momencie z tej kompozycji. Teraz jeszcze tutaj o takich przyborach malarskich. Pierwsza sprawa, no to chciałabym tutaj zaprezentować paletę jako przykład taki, no nie do naśladowania. Tak nie powinna wyglądać paleta na początku malowania, gdyż teoretycznie każdy powinien ją wyczyścić po malowaniu. Jeśli tego nie zrobi, to farby olejne wysychają, robią się takie grudy. Ja tego nie robię, muszę się z tym męczyć i wyciskam farby jedne na drugie. Pewnie już się nie zmienię w tej kwestii. Cieszę się, że chociaż od czasu do czasu myję pędzle. No i a propos pędzli, no to są różne upodobania.
jeśli chodzi o pędzle. Ja nie używam tych twardych pędzli szczecinowych, bo mam wrażenie, że one zdzierają mi farbę w trakcie malowania z płótna. Nie używam też zbyt miękkich pędzli, bo to wówczas by była już akwarela. Używam pędzli winylowych. One są ani miękkie, ani twarde. Upodobałam sobie kształt taki płaski, zaokrąglony, tak zwany koci języczek. Jeśli chodzi o medium do farb olejnych, no to też są różne przyzwyczajenia. Niektórzy malują samym olejem lnianym, niektórzy mieszają olej lniany z terpentyną. Używam terpentyny balsamicznej z odrobiną werniksu. Jeśli chodzi o farby, to różne firmy. Po prostu trzeba sobie wypróbować różne kolory na zasadzie po prostu prób i błędów. Jeśli chodzi o ostatni element, może zabawna sprawa, ale właśnie chodzi o jakąś ściereczkę czy szmatkę. Bez takiej ściereczki nie namalowałabym obrazu. Po prostu, bo to medium to nie jest po to, żeby za każdym pociągnięciem pędzla myć ten pędzel w tej terpentynie z werniksem. On jest po to tylko, żeby pędzlem krople tego werniksu i terpentyny przenieść sobie na paletę i rozcieńczyć farby, żeby nie były zbyt suche. Natomiast jeśli chcę, żeby pędzel nie był tak, nie miał na sobie farby, żeby po prostu chcę użyć innego koloru, to wycieram sobie tutaj w tą ściereczkę. Preferuję taki sposób malowania, że generalnie najpierw używam dość takich ciemniejszych farb, do coraz jaśniejszych, aż do położenia na końcu światła. Daje to pewną głębię. Używam dość szerokich pędzli. Szerokie pędzle po prostu powodują to, że nie wdaje się w zbyt duże szczegóły. Chyba, że chcę, to później jakimś tam cieńszym pędzlem przechodzę do szczegółu. Jaka jest jeszcze metoda właśnie malowania? Nie mogę się skupić na jednej rzeczy i namalować ją od początku do końca, a później przejść do następnej. Nie. Maluję cały obraz jednocześnie i po prostu później dokładam koloru, bo przecież może się okazać, że w momencie, kiedy namaluję te ciemne bakłażany, to ten melon okaże się za jasny albo za ciemny. Używam tutaj różnych kolorów, żeby uzyskać właśnie ten głęboki fiolet. Rzeczywiście częściowo mieszam farby na palecie, ale z biegiem lat okazało się, że te farby to można mieszać też bezpośrednio na płótnie. Tutaj będzie taka ciekawa sprawa, bo tutaj mamy realne bakłażany i na talerzu są namalowane bakłażany. Więc trzeba będzie pokazać, że tamte są płaskie, a te nie. Teraz sprawdzam jeszcze, czy właśnie kompozycja jest dobra, bo jeśli chodzi o linearny rysunek, kompozycja mi odpowiadała, a teraz jeszcze tą kompozycję mogą zmienić kolory, ciężar różnych plam.
A propos świecenia białej farby, no to właśnie jest między innymi cynkowa i tytanowa. Wcześniej używałam cynkowej, która nie daje aż takiego rozbielenia. Trzeba uważać z tytanową, bo można później nie dać sobie rady z tą farbą. Czasami właśnie zbyt wszystko się rozbiela. Nawet jeżeli troszeczkę wmieszamy do innego koloru. Przymrużę oko, oj, tam jest bardzo duży cień. Będę go szukać. Miałam na pędzlu właśnie to, co przed czym przestrzegałam. Miałam na pędzlu biel tytanową. No i ona nam tutaj się panoszy. Nawet gdybym miała odtworzyć później, jakie ja kolory tutaj użyłam, wmieszałam, no to nie jestem w stanie tego powiedzieć. Niektórzy pytają się, no, jeśli już mam tyle obrazów, no to czemu ciągle maluję te obrazy? Myślę, że choćby dlatego, że uważam, że ten najlepszy obraz życia to ciągle jest przede mną.